Cześć! Miło mi powitać Cię na kursie o wzorcach projektowych w języku Java. Ja nazywam się Rafał Sawicki i jestem inżynierem oprogramowania oraz mentorem i trenerem programowania. Od kilku lat zajmuję się głównie językiem Java. Wzorce projektowe, obok dobrej znajomości podstaw języka programowania i stosowania dobrych praktyk programistycznych. Stanowią podstawowy element w przyborniku Java Developera. W tym kursie dowiesz się, czym jest wzorzec projektowy, jakie są rodzaje wzorców oraz najważniejszego, do jakiego typu problemu dobrać jaki typ wzorca. Wspólnie omówimy kilkanaście najczęściej spotykanych wzorców. Cały kurs jest zbudowany w taki sposób, iż do każdego wzorca wprowadzam minimum niezbędnej teorii, a skupiam się na praktyce jego wykorzystania. Pokazuję Ci, jak działa dany wzorzec na konkretnym przykładzie. Do pełnego zrozumienia materiału kursu niezbędna jest dobra znajomość języka Java w wersji co najmniej ósmej. Często będziemy tutaj korzystać z takich części języka jak strumienie danych, klasy wewnętrzne czy anonimowe oraz interfejsy. Podczas kursu będę używać środowiska IntelliJ IDEA, jednak każde inne IDE będzie równie dobre. Do uruchomienia przedstawionych przeze mnie przykładów zwykle nie będziesz potrzebował niczego więcej niż samego SDK od Java. Do niektórych wzorców przydać się również narzędzie Maven. Dobrze by było, żebyś znał wcześniej jego podstawy. Podczas lekcji bardzo często będę wtrącał informacje i ciekawostki programistyczne, które nie są związane bezpośrednio z wzorcami projektowymi. Zwykle w takich przypadkach nie będę wdawał się w szczegóły. Rzucał tylko poszczególne hasła i bardzo gorąco zachęcam cię, abyś w wolnej chwili pogłębił swoją wiedzę na te tematy. To tyle wstępnych informacji. Zapraszam Cię na pierwszą lekcję. Do usłyszenia!